Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek podczas sesji Rady Gminy Łęka Opatowska wójt gminy Adam Kopis oraz przewodniczący Rady Michał Wierczyński wręczyli nowo wybranym sołtysom gminy zaświadczenia o wyborze na stanowisko. Podziękowania za sumienną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności sołectwa gminy Łęka Opatowska otrzymali sołtysi, którzy nie kandydowali lub nie zostali wybrani w wyborach na sołtysa podczas zebrań wiejskich. Kwiaty otrzymały sołtys Rakowa Marta Zaczy, którą zastąpi teraz Iwona Woźnica, oraz dotychczasowa sołtys Kuźnicy Słupskiej Krystyna Staloch. Na jej miejsce wybrana została Angelika Szkudlarek. Wręczono także zaświadczenie o wyborze na sołtysa na okres kadencji 2019-2024 sołtysom gminy Łęka Opatowska, którzy wybrani zostali podczas zebrań wiejskich. Wójt gminy Łęka Opatowska pogratulował sołtysom wyboru, który stanowi dowód zaufania lokalnych społeczności i życzył owocnych lat pracy na rzecz sołectw gminy Łęka Opatowska i ich mieszkańców. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Michał Jerczyński.